Witamy Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marek Zorek. Ja nazywam się Artur Szmiłek. Witajcie serdecznie. A witamy Was z firmy Eco Coach. Firma, która się specjalizuje w coachingu biznesowym i executive coachingu. Ale drugą naszą nogą są również transformacje kultur organizacyjnych, tworzenie turbusowych organizacji. I dodatkowo mamy jeszcze szkołę coachingu Eco Coach Community. A dzisiejszy webinar to jest cykl kolejnych webinarów pod nazwą Turbusowe webinary, w których mówimy o tym, jak tworzyć turbusową organizację, jak przekształcać turbusową organizację. Przybliżamy ten temat innej pracy, innego zarządzania, lepszego zarządzania. No i w sumie dzisiaj mamy temat etapy tworzenia turbusowej organizacji. Co to w ogóle jest ta turbusowa organizacja? No właśnie, tutaj jest, mamy dobrą odpowiedź, ponieważ turkusowa organizacja to jest taka firma jak na przykład Eco Coach. Czyli widzicie właśnie, że nie tylko my we dwójkę jesteśmy dobrymi przykładami, że mamy zaangażowanie, ale tutaj ci inni ludzie, którzy są z nami na sali, czyli Chris, Patryk, Waldek, też mają turkusowe serce. Mamy transparencję, wszyscy wiedzą, ile mamy pieniędzy na koncie. Jakie mamy przychody, jakie mamy zyski. Dzielimy się z tym na bieżąco i właśnie z jednej strony ja mam wrażenie, chłopaki mają wrażenie, mamy wrażenie, że tworzymy tą firmę razem. I to jest taki właśnie jednym z elementów, który tworzy turbusową organizację. To jest nie to, że tworzymy podział, to co jest w wielu standardowych organizacjach. Tak? W momencie, gdy ja, zanim ten cały zespół się pojawił, ja to robiłem sam, praktycznie przychodziłem do standardowych organizacji i tam najczęściej co spotykałem, jak i cały czas spotykam w momencie, gdy jestem zapraszany przez takie firmy, to widzę taki podział na górę i dół. Na tych, którzy rządzą i na tych, którzy są rządzeni. Na tych, którzy podejmują decyzje u góry i tych, którzy te decyzje muszą wypełniać. Tak? No i to są tradycyjne organizacje. Natomiast w turkusowych organizacjach przede wszystkim nie ma podziału na górę i dół. Do tego są nowe, innowacyjne struktury organizacyjne, nowe systemy, które pozwalają tworzyć struktury organizacyjne, właśnie takie 3D płaskie, które pozwalają tworzyć właśnie takie środowisko, w którym, jak ja często to porównuję, jakbyście sobie wlali do szklanki wodę i oliwę, to byście mieli oddzielone dwa płyny i tak najczęściej wyglądają standardowe organizacje, podzielone na górę, dół. Natomiast w momencie, jak wyobraźcie sobie turkusową organizację, to jest jakbyście do szklanki wlali wodę, mleko i to razem ze sobą połączyli, tak wyglądają turkusowe organizacje. Chłopaki, którzy są tam za nami, mają dokładnie taki sam wpływ na pchnięcie tej organizacji na kolejny wyższy poziom, jak ja, jak Artur, jak Waldek, który jest również tutaj z nami, tylko każdy ma swoją dziedzinę i to jak jego dziedzina pójdzie do przodu, tym się okaże, że ta noga będzie się szybciej rozwijała. Dokładnie. No właśnie, jak wspomniałeś właśnie o tym, o takich cechach charakterystycznych turkusowej organizacji, to powiedz mi, dlaczego przychodzisz właśnie uśmiechnięty właśnie do organizacji, do całego zespołu i właśnie co sprawia, że właśnie też emanujesz taką pozytywną energię i zarażasz nią innych? No właśnie, ponieważ w turkusowych organizacjach dbamy o transparencję, na poziomie każdej na każdym poziomie. Nie ma czegoś takiego jak też w wielu tradycyjnych organizacjach, że zarząd z jakimś trenerem tworzy misję firmy, pracują nad wartościami i później na tym warsztacie powstaje wizja, misja, może też strategia i oni to wiedzą, a później reszta ludzi na samym dole nawet nie ma pojęcia, gdzie ta firma dąży, nie wiadomo jakie ma cele. I to powoduje to, że ja jestem zaangażowany, ja przychodzę tutaj z radością, że w pewnym momencie sobie zadaliśmy sobie pytanie dlaczego. Dlaczego w ogóle ja to chcę robić? Później właśnie ci ludzie, którzy też do nas dołączają, oni też sobie zadają pytanie sami, dlaczego oni to chcą robić. Naprawdę ci ludzie, którzy tutaj są, zarówno ty, jak i
tutaj chłopaki, oni mają w sercu to, że chcą pomagać innym ludziom. Chcą właśnie, są coachami biznesowymi, pomagają transformować organizacje, pomagają w transformacji ludziom i my wewnętrznie czujemy, co jest, jakie jest nasze dlaczego, jaka jest nasza misja, pasja, na czym każdy z nas ma obsesję. I dlatego, jeśli każdy z nas właśnie sobie na to odpowie, to wtedy przede wszystkim możemy tworzyć jedną wspólną organizację, która robi to razem, siebie nawzajem wspierać, a przez tą transparencję, o którą dbamy, że każdy, nawet jak ma jakiś gorszy dzień, to mówi o tym na bieżąco, no to właśnie dlatego nam się chce przychodzić do tej pracy i przychodzić z uśmiechem. Bo to nie jest tylko to samo pytanie, mógłbym tobie zadać. No a przy okazji sami wiemy dobrze, że mamy do tego narzędzia, czyli my akurat jednym z narzędzi, który dba o to, żeby być takim właśnie tą pełnię, co tutaj Aneta odpowiedziała, tak? Czyli pełnia, tutaj mówimy o pełni człowieczeństwa. Mamy narzędzia do tego, żeby odkrywać tą pełnię. Jednym z narzędzi to jest coaching. My na przykład mamy praktykę coachingu wewnątrz naszej organizacji. Ja dla ciebie jestem coachem, mamy czasami sesję, ty jeszcze jesteś czasami do mnie albo inny kolega zespołu. Mamy wewnętrzne prawo praktyki coachingu i to jest jedno z narzędzi, a tych narzędzi mamy więcej. Dzisiaj właśnie planuję na ten temat powiedzieć, ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania jest jak transformować, taki był temat od Janusza, jak transformować tradycyjną organizację do turkusowej, a w sumie myśmy z tego wzięli taki temat, czyli etapy tworzenia turkusowej organizacji i jak stworzyć turkusową organizację praktycznie od zera. Także ja mam do tego przygotowaną też prezentację. Okej, no to nie, za chwilę właśnie tutaj do niej właśnie przejdziemy, no bo nie, to jest właśnie też istotne, bo też widać, że w wielu organizacjach dużo ludzi ma, jest pewien taki dystans, opór, prawda, przed zmianami, prawda? No i właśnie też pytanie, czy w etapach odpowiesz też właśnie tak, na pytanie, jak pozbyć się właśnie tych barier i jak w jaki sposób zachęcić tych ludzi do zmian, do otwarcia się na nowe. Dokładnie. Także zaraz przejdę i pokażę wam prezentację. Natomiast rzeczywiście odpowiem, jak się zaczęła ta moja historia pewnego zafascynowania turkusowymi organizacjami. I dopiero jak się zafascynowałem turkusowymi organizacjami, przeczytałem książkę Pracować Inaczej Frederica Laloux, to wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to, co przerobiłem w swoim doświadczeniu, to jest zmiana kultury organizacyjnej. Zacząłem się interesować, czym jest kultura organizacyjna, bo w książce Pracować Inaczej i właśnie takie hasło turkusowe organizacje, to jest pewna kultura organizacyjna, którą stworzyliśmy. Myśmy w sumie na ten temat mówili na poprzednim webinarze. Te webinary w tym momencie, dzięki Waldkowi właśnie, one się będą regularnie teraz pojawiać na naszym kanale na YouTube, także zapraszamy was już teraz, żebyście sobie rzucili okiem na nasz najnowszy film, który się tam pojawił, Mieszkanicznik. Teraz będziemy je robili w lepszej jakości właśnie dzięki pracy Waldka. Dziękujemy za to. I na te tematy już częściowo mówiliśmy, czym jest kultura organizacyjna. Ale wracając do mojej historii, to ja w pewnym momencie pracowałem jako moja pierwsza praca, zaraz po studiach to był doradca techniczny, gdzie właśnie ja byłem takim zarządzanym. Byłem w takiej organizacji, w której miałem szefa, czułem się zarządzany i w pewnym momencie się chciałem z tego wyzwolić. Tak, ponieważ naturalnie mamy potrzebę odpowiadania, bycia odpowiedzialnym za swoje własne działania. I może nawet wtedy ta moja wolność nie była związana, że ja chciałem bardziej zarządzać kimś, tylko bardziej była związana z tym, że chciałem więcej zarabiać, bo poznałem kolegów na MBA-u, którzy po prostu, jak mnie nie było stać na wyjazdy zagraniczne, jakieś własne mieszkanie, własny samochód, no to oni mieli tyle. No i tak trafiłem na MBA, tak trafiłem na pracę związaną ze sprzedażą, także byłem key account managerem w drugiej firmie i w tej drugiej firmie trafiłem na stanowisko key account managera, ale później ze względu na to, że ta firma była w kiepski sposób zarządzana. Ludzie ze sobą kiepsko współpracowali, firma miała kiepskie wyniki, miała złą opinię na rynku, to ja przez to, że miałem sukces w sprzedaży,
to szef mi zaproponował, Marek, skoro się dobrze dogaduje z klientami, to my mamy pewien obszar, w którym mamy duże braki, a mianowicie kontakt z dostawcami. Mamy bardzo kiepską opinię na rynku u naszych dostawców. Przejmij dział zakupów, dobierania dostawców, współpracy z nimi, ponieważ jeśli się będzie z nimi dogadywał, to my znacznie poprawimy swoją pozycję. No, taka mocna, jeśli ktoś zna tą terminologię, a na pewno ta Janeta jak zna te rzeczy, to na pewno zna terminologię, czyli mocno czerwona, bursztynowo-czerwona organizacja, czyli taki mocny podział, mocna hierarchia. I taka była moja pierwsza właśnie tak jakby awans. Później zostałem całym, to była fabryka i zostałem dyrektorem ekonomicznym tej fabryki, czyli odpowiadałem za dział zakupów, księgowość, administrację, finanse, kadry. Nazwaliśmy to dyrektorem ekonomicznym, a później byłem dyrektorem generalnym. I w trakcie tej mojej pracy, ja tak naprawdę, właśnie mój mentor, mój kolega z pracy mi w pewnym momencie powiedział: Marek, w tym momencie twój sukces to nie jest cel twojego stanowiska. W tym momencie twoim celem twojego stanowiska jest to, żebyście wy wszyscy jako zespół, jako cała fabryka osiągali sukces. Pomyśl, że masz 40 osób. Jeśli wy wszyscy będziecie osiągali sukces, to wtedy to będzie miernikiem twojego również sukcesu. Także ja zmieniłem swój w ogóle sposób myślenia i zacząłem właśnie pomagać innym w rozwoju. I to była taka moja pierwsza transformacja kultury organizacyjnej. Jak ja nawet jeszcze nie wiedziałem, że to jest kultura organizacyjna i transformacja, nie wiedziałem, że to są w ogóle dziedziny wiedzy, która się nazywa zarządzanie przedsiębiorstwami. Ja na MBA-u w ogóle nie miałem takiego przedmiotu jak kultura organizacyjna. I później taka zmiana moja kolejna to była trafienie do Igusa, gdzie później się poznaliśmy. I dokładnie w Igusie się nastąpiła dokładnie taka sama sytuacja, czyli trafiłem do zespołu, który był częściowo ze sobą mocno skonfliktowany, nie do końca miał sukces biznesowy. Trafiłem właśnie z celem takiej transformacji. No może ludzie mi nie mówili, żebym transformował kulturę organizacyjną, bo znowu nie było tego nazewnictwa, ale chodziło przede wszystkim o wyniki. Marek, klienci nas nie znają, w ogóle nie znają naszych produktów. Mamy cel, żeby rozwinąć tutaj zespół, żeby było około tam kilkunastu, może kilkudziesięciu handlowców w terenie. Taki był mój cel dołączenia. No i rzeczywiście znowu zacząłem podejmować pewne kroki, które spowodowały to, że zmieniliśmy tą kulturę organizacyjną. Znowu, tak? Czyli znowu sukcesem to zrealizowałem i praktycznie od 2008 do 2012 to były 4 lata, w którym naprawdę ta firma się zmieniła. To jest w ogóle nie do poznania, naprawdę. No i wtedy znowu zostałem poproszony jeszcze raz o wyjazd do Singapuru, ponieważ w drugim końcu świata tej dużej organizacji Igus był pewien problem w firmie i to był problem właśnie w Singapurze, w całym regionie ASEAN. I znowu ja jak najbardziej lubię wyzwania i wybrałem się do Singapuru. Miałem propozycję bycia dyrektorem generalnym i mogłem tam żyć. I jeśli bym podjął wtedy taką decyzję, to byśmy cię pewnie tutaj nie zobaczyli, tylko bym gdzieś tam siedział w Singapurze pod palmą albo gdzieś indziej. Natomiast ja przeprowadziłem tam transformację kultury organizacyjnej w Singapurze, później zwróciłem z powrotem do Polski. No i później właśnie, między innymi jestem teraz tutaj, założyłem firmę Eco Coach i między innymi napisałem właśnie w książce Od hierarchii do turkusu i tutaj od razu odpowiadam na to, co jest tematem naszego dzisiejszego webinaru. Po to właśnie napisałem książkę, żeby te moje doświadczenia z kilku różnych organizacji, w których przeprowadziłem tak naprawdę transformację kultury organizacyjnej. Ja to spisałem właśnie w piątym rozdziale książki Od hierarchii do turkusu. To jest rozdział Od ego zespołu do ekozespołu. Także w tej książce znajdziecie to narzędzie, tak naprawdę 12-stopniowa droga, gdzie później ona nie powstała tylko na podstawie tej mojej transformacji, w których ja sam uczestniczyłem, tylko później jako coach, który założył firmę Eco Coach. Ja miałem propozycję i współpracowałem z kilkoma organizacjami, w którym ja na różnych branżach
w różnych biznesach, z różnymi liderami, z różnymi zespołami, właśnie zebrałem tą praktykę i ją wpisałem w te 12 kroków. Przy okazji, poznając całą tą branżę innych firm, które przeprowadzają transformację kulturą organizacyjną, byłem na doktoracie na Akademii Leona Koźmińskiego, wykładałem też, także tutaj nie jest tylko ta praktyka, ale to również sięgnąłem do dużej wiedzy naukowej, która jest za tym wszystkim. Jeśli ktoś chce sięgnąć do całej dziedziny wiedzy, która jest związana z kulturami organizacyjnymi, Edgar Schein i mnóstwo książek, które leży na moich półkach, które generalnie zaczerpniecie również tutaj, ja to jak powstał Turkus i jak powstało samozarządzanie opisałem również tutaj w rozdziale drugim. A właśnie, sięgając właśnie do Twoich doświadczeń, też mógłbyś na przykład wymienić firmy i przedstawić jakieś przykłady właśnie takich turkusowych firm, które już działają na terenie Polski na przykład. Dokładnie, no to tutaj praktycznie transformacja, w której jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie, bo to nie są krótkie procesy. Tak? Czyli jednym z takich przykładów jest firma VTAC, z którą współpracuję jako executive coach, pracuję z dyrektorem generalnym firmy. I właśnie mamy tutaj kilka różnych metod, jak możemy to robić. Czyli z jednej strony firma VTAC, początek mój praktycznie zakładania firmy jako coach, to była firma Enan, gdzie między innymi taki proces też w pierwszej kolejności podjęliśmy na NESA. Kolejny warsztat, w którym rozpoczęliśmy pewien proces wdrażania turkusu, to jest do firmy Dr. Edgar w Gdańsku, gdzie rozpoczęliśmy warsztaty dla zarządu. No i tutaj mógłbym opowiadać wiele takich przykładów. My sami jesteśmy dobrym przykładem. Firmy, które są opisane tutaj w książce, Duna Language Services, firma Software Mill, gdzie między innymi właśnie, no naprawdę te firmy często dzielą się dobrymi praktykami, także w szóstym rozdziale z drugiej strony macie mnóstwo historii innych firm, firma Boulder, która jest tutaj opisana, także no mamy coraz więcej przykładów, ponieważ szczególnie ta sytuacja, którą teraz mamy na rynku, ludzie zaczynają zauważać, że tak jak w tym momencie COVID i ta większa zmienność, która jest potrzebna, ludzie się boją kryzysu, niektóre firmy mają problem w tych sytuacjach, nie wzrastają, albo mają spadki, albo mają duże problemy finansowe, no to zauważają, że turkusowe organizacje, zwinne organizacje, te, które mają wdrożone samozarządzanie, znacznie lepiej sobie w tej sytuacji radzą. Okej. Jak to zrobić w takim razie? Ze względu na to, że zrobiłem to na przykładzie naszego case'u, ponieważ takich firm, które są założone od zera turkusowe, tak naprawdę nie ma za wiele. Także jesteśmy jedną z nielicznych firm, którą ja z intencją założenia turkusowej organizacji od razu robiłem kroki, krok po kroku. Także przejdziemy przez etapy tworzenia turkusowej organizacji i przechodząc już do naszego tematu, czyli do 12 kroków stworzenia turkusowej organizacji, przy okazji widzicie to odkrycie po raz pierwszy pojawia się takie hasło, także może na podstawie tego będzie moja kolejna książka, 12 kroków stworzenia turkusowej organizacji. Natomiast chciałbym go podzielić przede wszystkim i tak sobie popatrzyłem, przeanalizowałem historię jako coach, ponieważ jesteśmy ciągle startupem, ale już na tym takim etapie ustabilizowanego biznesu, czyli jesteśmy ustabilizowani i zaczynamy się skalować, czyli od następnego roku planujemy otwierać kolejne oddziały w innych częściach świata. Natomiast przeanalizowałem sobie taki etap tych 2 lat, jak to rozpoczynałem i w pewnym momencie firma jako coach była jedynie myślą w mojej głowie, którą w pewnym momencie spisałem, to podzieliłem to na takie 3 główne etapy. Czyli pierwszym etapem był etap rozwijania biznesu. I właśnie od tego najpierw trzeba zacząć. Także ciężko tworzyć turkusową organizację bez przemyślenia tego, że tak naprawdę to ma być standardowo działający biznes, który ma przede wszystkim dostarczać wartość. Zaraz znajdziecie te takie 4 kluczowe kroki. Oczywiście można by to rozszerzyć znacznie więcej. My między innymi na webinarach mówimy, jak
webinary nam pomogły do tworzenia. Dzieliłem się już nieraz tymi narzędziami, jak właśnie rozwijać ten biznes i do tego mamy webinary. Drugim etapem, jak już ten biznes już był stworzony, to etap tworzenia turkusowej kultury organizacyjnej i właśnie wtedy możecie sięgnąć tutaj w dużej części te kolejne od 5 do 12 punktów, to jest tak naprawdę to, co tutaj znajdziecie w książce. Czyli metoda od ego do ekozespołu, to co jest opisane w rozdziale 5. I etap trzeci to jest już ugruntowanie się turkusowej organizacji. My mamy ugruntowaną turkusową organizację, mamy do tego procesy, mamy do tego narzędzia i zaraz więcej o tym usłyszycie. Dobrze, to zaczynając od pierwszego punktu, na chwilę zatrzymam to udostępnianie ekranu i Wam pokażę magiczny zeszyt. Przy okazji chłopaki poznają historię Eco Coach, które są tutaj ze mną. Także pierwszym punktem, od którego jeśli myślicie o stworzeniu swojej własnej firmy, która by była turkusowa, to zadajcie sobie pytanie, zaczynaj z wizją końca i odpowiedz sobie na pytanie dlaczego. Także to jest takie pierwsze pytanie. Ja od razu, jak sobie usiadłem do tego, co ja tak naprawdę chcę zrobić, to od razu odpowiedziałem sobie, ja chcę stworzyć globalną organizację. I zobaczcie to na naszej stronie internetowej. Nasza strona internetowa, zaraz do tego dojdziemy, czym ona jest. Ciągle w miejscu zespół sobie znajdziecie wizję i misję działania. Tak naprawdę to powstało w roku 2007. Jak już wtedy powstała pierwsza wersja strony, która jest ciągle pierwszą wersją strony cały czas, już wkrótce się zmieni. Natomiast tam jest wizja końca, czyli że tworzymy globalną organizację coachów biznesowych, executive coachów, przedsiębiorców i tym jesteśmy. Także tutaj jesteście w gronie przedsiębiorców. Ja sobie przede wszystkim odpowiedziałem na pytanie dlaczego. Dlaczego ja to chcę robić? Dlatego i to ciągle na to odpowiem, dlatego że ciągle wielu ludzi nie wie, co to jest turkusowa organizacja. Ciągle nie miało doświadczenia takiego jak ty i ja, pracować w takiej firmie jak IGUS, która właśnie ma wiele praktyk samozarządzania, można ją nazywać turkusową organizacją. Oni akurat tego nie stosują. Ale to jest zupełnie inny sposób działania, gdzie ludziom się chce przychodzić do pracy, są uśmiechnięci, wspierają siebie nawzajem i niestety wiele są, tysiące, miliony organizacji dookoła nas, których nie pracują w taki sposób. Dlaczego? To jest moje dlaczego. Ja chcę po prostu, żeby praktycznie wszystkie firmy były turkusowe, a może jeśli niekoniecznie muszą być turkusowe, to żeby zaczerpnęły sobie ten turkusowy styl działania również, żeby potrafiły w niektórych momentach wchodzić na turkus. I teraz właśnie drugi punkt. Przestanę udostępniać. Uwaga, stwórz model biznesowy Canvas. I zaraz Wam pokażę magiczny zeszyt. To jest zeszyt z roku 2018. Napisane jest Eco Coach. To jest historia Eco Coach. Właśnie, znajdziecie między innymi tutaj historię SWOT. Od tego między innymi też zacząłem. Jaki jest mój własny SWOT, czyli taka analiza strategiczna, jakie są moje słabe, mocne strony, jakie są szanse, jakie są zagrożenia. Druga rzecz, jaką mamy, tutaj powiem coś też do kamery, nagram to w tej kamerze. I właśnie zachęcam do używania takiego narzędzia jak Alexander Osterwalder. Bardzo dobra książka, model biznesowy Canvas. I to widzicie mój właśnie zeszyt, jak w 2018 roku sobie to rozrysowałem. Model biznesowy Canvas, znajdziecie to narzędzie i wszystko opisane dokładnie w książce. Rewelacyjne narzędzie dla tworzenia nowych usług, nowego biznesu. Model biznesowy Canvas. Zapisałem to praktycznie w roku 2018 i my cały czas to jest aktualne. Także my do tego modelu biznesowego w tym momencie dochodzimy poprzez to, że mamy już 7 coachów, którzy działają w tym modelu. Mamy 30 coachów, którzy są wyszkoleni w działaniu w naszą metodą pracy z klientami. Czyli mamy bardzo dobry
model skalowania się, ponieważ z tymi ludźmi też chodzimy na kolejny etap, czyli przechodząc przez kolejny etap, który już mamy zaplanowany na październik. Bardzo szybko się wyskalujemy i już w następnym roku będziemy gotowi po to, żeby otwierać nowe oddziały. Ja jadę do Singapuru, Chris jedzie do Stanów Zjednoczonych i kolejne miejsca i kolejne oddziały na świecie, Francja, Hiszpania, jak chcecie dołączyć do nas i w ogóle później mieszkać w Hiszpanii albo w Singapurze, albo we Włoszech. Trzecim elementem jest skupienie się na jednym kliencie i jego potrzebach, czyli macie już pomysł, jaki możecie realizować. Macie już swoje zasoby SWOT przeanalizowane i zaczynacie pracować z jednym klientem i z jego potrzebami. Jeśli zaczniecie dobrze zadbać o jednego klienta, on będzie zadowolony, to on zacznie już mówić o Was, o Waszej usłudze dalej. Zacznie Wam budować Waszą sieć kontaktów. I później czwarty element to jest metoda Lean Startup. I właśnie później kolejnego skalowania, czyli wtedy już macie kolejnych klientów i później zaczynacie może niekoniecznie mieć tylko jedną usługę, tylko zaczynacie mieć już kolejną, drugą usługę. Czyli jak myśmy mieli dopracowaną jedną usługę, jak coaching biznesowy, executive coaching, który już realizowałem z wieloma klientami, kilkunastu, kilkudziesięciu klientów, których w momencie, gdy już macie, możecie stawiać drugą nogę biznesową i dla nas to jest Eco Coach Community. To jest to, co nam przynosi dwa stabilne źródła przychodów i dzięki temu możemy myśleć o kolejnych ludziach, którzy znowu dołączają i skalują ten biznes. Także tutaj na tym etapie praktycznie kończymy ten etap rozwijania biznesu. Czyli tutaj niekoniecznie musimy mówić o turkusie, ponieważ czasami, takie robienie tego w turkusie się na pewno przydaje ze względu na to, że mamy tutaj od razu tyle ludzi, którzy od razu już się dołączają, którzy mają, że tak powiem, turkus w sercu. Natomiast na tym etapie czasami turkus może nawet czasami przeszkadzać, ponieważ ludzie niestety na rynku, zarówno w Polsce, jak i na świecie pod turkusem myślą sobie jakieś naprawdę różne, czasami abstrakcyjne rzeczy. Także tutaj mamy naprawdę dużo mitów na temat turkusowych organizacji i przy okazji Ci przekazuję pomysł na kolejny temat turkusowego webinaru. Mity o turkusowych organizacjach. Także możemy to mieć. Także kończymy ten cztery punkty i dopiero jak to już macie, czyli macie dobrze działający biznes, dopiero od tego piątego punktu wchodzimy na ten pierwszy etap, o którym już wcześniej wspominałem, czyli etap tworzenia turkusowej kultury organizacyjnej, czyli wchodzimy na to, co macie napisane w książce w rozdziale piątym, czyli właśnie w momencie, gdy mamy działający biznes, to na tym etapie dawaj dobry przykład innym, inspiruj innych, stwórz ambasadorów turkusu. I w ogóle chyba to przyznasz, że ty jesteś ambasadorem turkusu. Jak najbardziej jesteś też takim propagatorem tego turkusu. Dwoma rękami. No właśnie, dokładnie. I to jest tak naprawdę, nawet jak w tym momencie mamy taką sytuację, że to samo znajdziecie znacznie bardziej rozpisane, to znajdziecie w rozdziale książki. Czyli jak to robić? Stwórz ambasadorów turkusu. Jak ty masz swoim własnym przykładem dawać dobry przykład? Bo czasami, i tutaj od razu mówię na pewne błędy, które się nam zdarzyły w trakcie tworzenia turkusowej organizacji, od razu to powiem, ponieważ czasami przychodzą do nas firmy, czasami duże korporacje i mówią, przychodzi jakiś zapalony człowiek, który ma, tak powiem, turkus w sercu, chce z tej dużej korporacji stworzyć turkusową organizację. I my się spotykamy, oni chcą to zmienić, ale jeśli my nie mamy wsparcia od strony zarządu, jeśli zarząd mówi ok, róbcie sobie, no niech to kiełkuje od dołu, ale my jeśli nie mamy wsparcia od góry, to niestety może to nie za, może ta firma się nie zaturkusowić, tak? I mam takie najczęściej doświadczenia i najchętniej wtedy, jeśli nie mam kontaktu z prezesem, nie mam kontaktu z kimś, kto jest na czele tej organizacji i wiem, że on jest w 100% przekonany do tego. Jeśli ten kontakt ode mnie, jako od konsultanta albo coacha, który ma tej organizacji wesprzeć i pomóc, to wtedy może być ciężko z tym, tak? Czyli tutaj ja zachęcam o tym, że mogą być taki, jak mamy, mówimy o transformacji, pojawiają się ambasadorzy turkusu, ale ci ambasadorzy pierwszym zadaniem jest to, żeby w ogóle mieć wsparcie w 100% od tego prezesa, właściciela firmy. Tak,
przy takim parasolu, na przykład jeśli są takie mniejsze właśnie takie obszary, czyli to jest zespół plus najpierw taki najbliższy lider. Tak, dokładnie, dokładnie. A najlepiej by było rzeczywiście sam prezes. Wtedy są takie transformacje, są najbardziej skuteczne. Wy sami widzicie, bo znacie tutaj Norberta i zespół VTAC, to wiecie, że to jest wtedy największa szansa na sukces, że powoli zaczynamy zmieniać. Dobra, to mamy punkt piąty. Punkt szósty, to od razu jak jesteście na tym etapie, to sobie zaplanujcie zmianę struktury organizacyjnej. Czyli struktura firmy, która odchodzi od tej takiej hierarchicznej struktury organizacyjnej. Wprowadźcie strukturę firmy 3D, taką właśnie, jaką my sami mieliśmy w Igusie, czyli układ solarny, gdzie w centrum jest klient, dookoła planety działy, które krążą dookoła niego i tak można stworzyć korporację całą ze zmianą struktury organizacyjnej. To jest na punkcie szóstym. I właśnie niektóre firmy, duże korporacje, w momencie, gdy myślą o transformacji, a nie są na tym swoim etapie zmienić na przykład dla swojej organizacji tej struktury organizacyjnej, mówią: my jesteśmy globalną organizacją, my w Polsce tutaj mamy związane ręce, my tego nie zmienimy. Niestety może się to wiązać z tym, że tak naprawdę ta transformacja nie pójdzie do przodu. Ale my akurat mamy to zrobione, czyli mamy rzeczywiście naszą strukturę układ solarny, którą my się stosujemy. Możemy ją za chwilę pokazać. Mamy do tego płaskie właśnie jeszcze pokazywanie tego na naszym systemie Holaspirit. Mamy rolę zamiast stanowisk, także my to mamy w EcoCoach i też właśnie z tymi firmami, z którymi współpracujemy. Inne firmy, które są tutaj również opisane, często mają dokładnie takie same podejście. Mamy do tego również, od razu Wam przekażę i możemy to wrzucić na czacie. Mamy do tego narzędzie i my jesteśmy też do tego partnerem, czyli narzędzie platforma Holaspirit. holaspirit.com, możesz wrzucić to na czacie. To jest między innymi narzędzie, które nam pomaga właśnie w samozarządzaniu, w bycie turkusową organizacją i między innymi to Wam również polecamy. I przy okazji my Wam również to pomożemy Wam wdrożyć Holaspirit. Holaspirit ma rewelacyjne narzędzia związane również z OKR-ami, zarządzaniem projektami, z wizualizacją całej struktury organizacyjnej, także do tego Was też zachęcamy. Punkt siódmy. Odblokuj komunikację, zacznijcie się słuchać. My w naszym zespole ciągle nad tym pracujemy. To jest naprawdę. Czasami organizacje nie mają świadomości tego i właśnie dlatego potrzebują zewnętrznego coacha do tego, żeby zaczął z nimi współpracować. Ponieważ często jak są takie tradycyjne organizacje, widzą ten punkt, odblokuj komunikację, zacznijcie się słuchać. No, często słyszę: ok, ale my się przecież słuchamy, o co w tym chodzi? A jeśli ja przychodzę do nich z zewnątrz, jako właśnie coach, którym moim zawodem jest słuchanie innych ludzi i poprzez czasami jedno pytanie doprowadzać do głębokiej transformacji, której przechodzi człowiek, jak i przechodzi organizacja, to uwierzcie mi, że większość firmy dookoła siebie nawzajem nie słucha. Większość ludzi siebie nawzajem nie słucha. Ja coś mówię do Was, inni coś mówią do Was, Wy mówicie do kogoś i po tej drugiej stronie jest tylko podczas rozmowy jest w ogóle, co ja mu odpowiem. Ja układam sobie w głowie, co ja mu odpowiem na to, żeby pokazać, że ja jestem mądrzejszy, pokazać, że ja lepiej wiem. I niestety to powoduje to, że niestety organizacje się nie rozwijają, mają swoje wąskie gardła, ludzie się ze sobą kłócą. Myśmy to przerobili nieraz w naszym zespole i ciągle się tego uczymy. Wprowadzamy praktyki do tego, żeby to lepiej robić. I to jest właśnie wchodzenie w buty drugiej strony, odkrywanie właśnie to, co jest na kolejnym punkcie, właśnie emocji, wchodzenie z empatią w to, co ten człowiek po drugiej stronie czuje. Jaka jest jego wewnętrzna obecna sytuacja, jakie ma emocje. I zdolność mówienia o tym właśnie nie z tej strony, że ja mówię: ty mnie wkurzyłeś, tylko tutaj jest cała dziedzina wiedzy o tym, która jest zarówno przy tym punkcie siódmym, jak i przy ósmym, czyli tak zwana dziedzina wiedzy części psychologii, porozumienie bez przemocy, non-violence communication, w którym ja się zwracam się do siebie: okej, to co ty zrobiłeś, spowodowało, że
czuję się zawiedziony, tak? Na przykład, dam wam konkretny przykład z tego weekendu. Ktoś powiedział, że się pojawi na zajęciach w niedzielę. I później ja w niedzielę jadę na zajęcia, jestem trenerem, myślę, że mam drugiego trenera prowadzącego, a dostaję od niego wiadomość, sorry, nie pojawię się, bo coś mi wypadło. I większość z nas mówi to po prostu, ale mnie wkurzyłeś, zawiodłem się na tobie, tak? Gdzie w ogóle powoduje znowu taką agresywną komunikację i w ogóle mówienie, oskarżanie siebie nawzajem. A w momencie, gdy mamy właśnie ten siódmy punkt, ósmy punkt, odnosimy się do swoich własnych emocji. Ok, zawiodłem się na tym, mówię to ze swojej strony, a z drugiej strony to, co od razu szybko bardzo zrobiłem, to ja ci wybaczam, ponieważ chcemy iść razem do przodu i to niech to będzie zarówno dla mnie, jak i dla ciebie również nauka, tak? I w ogóle idziemy do przodu, tak? I dzięki temu możemy wspólnie rozwijać lepiej biznes, a nie oskarżać siebie, później budować z takiej małej rzeczy później. Ludzie się rozwodzą, w firmach ludzie odchodzą, kłócą się. To jest naprawdę niby taka prosta rzecz, ale to jest nauka dla każdego z nas, a szczególnie w polskim naszym społeczeństwie, gdzie widzimy mnóstwo tego w polityce. Nauczyciele nawet tego nie uczą tego dzieci, tak? Dlatego mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Dlaczego tego uczmy się tego w organizacjach? I następnie, właśnie pod punktem 9, uzgodnijcie wspólne wartości, kodeks dobrych praktyk samozarządzania, tak? To jest taka ciągła praca, ponieważ w momencie, gdy firma się rozwija, to też to się zmienia. Także to jest to, na tym etapie 9 my ciągle jesteśmy, czyli my ciągle jesteśmy, jako patrzymy na jako coach, my jesteśmy ciągle na punkcie 7, 8, 9. I następnie punkt 10. W mojej książce jest to nawet jeszcze głębiej opisane, tutaj przeczytam wam dokładnie punkt 10. Zbudujcie środowisko, w którym naturalnie może rosnąć każdy. Środowisko przedsiębiorczości, transparencji i odpowiedzialności. Ja tutaj tam w tej książce porównuję to do metafory takiego ogrodnika. Często ten lider, ten, który zaczyna tą całą transformację, ja go porównuję do ogrodnika, który ten zespół, organizację, który chce transformować, to jest porównanie jak do ogrodu, który tak naprawdę każdy z nas, z ludzi, jest dokładnie tak samo jak taka roślinka, która tak naprawdę ma wszystko do tego, żeby rosnąć i ma swoją naturalną potrzebę, żeby rosnąć. I ten ogrodnik jedynie powinien zadbać o to, żeby pewne rzeczy odblokować, ponieważ on tak naprawdę nie powinien za wiele nic robić. Tylko powinien pozwolić tej roślince naturalnie rosnąć. I taką potrzebę ma każdy z nas, ludzi. Po prostu mamy potrzebę rośnięcia. I właśnie tym są też kursowe organizacje, że mamy właśnie, tworzymy takie środowisko, w którym naturalnie rośniemy wszyscy. I do tego właśnie służą między innymi praktyki, służą między innymi ten Hola Spirit, w którym wiemy wszystko, mamy transparentny system. I do tego też w punkcie 11. pewne stworzenie takiego systemu, w którym odchodzimy od tej mocno zakorzenionej w nas takich właśnie hierarchicznych struktur, którego się uczymy od przedszkola, poprzez szkołę, poprzez uniwersytety, w którym ludzie, którzy są powyżej nas, są mądrzejsi, lepsi, mogą podejmować wyższe, bardziej ważne decyzje, zarabiają więcej, tak? No i właśnie stwórzcie sobie taki system coachów, facylitatorów. Najlepiej wdrożcie OKR, ponieważ to jest naprawdę system, który nie tylko pomoże wam się biznesowo rozwijać i to jest system, który pozwala się również organizacjom skalować, ale również zapewnia transparencję celów. Dlatego tutaj mamy na tym punkcie 11 najlepiej wdrożenie jakiegoś systemu, który wesprze również tą zmianę i na punkcie 2 już później trzeba zadbać o to, żeby utrzymywać samozarządzanie, utrzymywać tą turkusową kulturę organizacyjną, bo tak samo jak jest tutaj rewelacyjna książka, która mówi na temat zmian kultury organizacyjnych i nazywa to uwolnionymi firmami, czyli Freedom Inc., gdzie jeden z takich twórców takiej turkusowej organizacji, takiej uwolnionej organizacji mówi, że nawet do dobrej zupy, jak ją zrobi jakiś niesamowity kucharz, czyli robimy
turkusową organizację, najlepszą jaką może być. Zawsze się może pojawić ktoś, kto ze złymi intencjami trafi. Tak jak on mówi, że nawet jak nie wiadomo, jak dobry kucharz stworzył zupę, a później ktoś przyjdzie i do niej nasika. O, cytat z książki, sorry. To można ją naprawdę zepsuć. Także niestety tak mamy z organizacjami, z turkusowymi organizacjami, z uwolnionymi firmami, z ekozespołami, bo ja taką tutaj nazwę stworzyłem w swojej książce. Zawsze niestety może trafić ktoś, kto przyjdzie ze złymi intencjami, będzie chciał ją zepsuć i niestety to się może zdarzyć. Dlatego trzeba też zadbać o standardowe praktyki, żeby je utrzymywać, żeby zadbać o to, jak to samo zarządzanie wygląda. My mamy pewne badanie od razu, przechodząc już z tych 12, stopując się, to jest koniec, nie będzie już więcej kolejnych kroków, 12 kroków do stworzenia turkusowej organizacji, że właśnie, żeby w pewnym momencie rozpocząć cały ten proces tworzenia turkusowej organizacji, albo utrzymywać, jeśli są tutaj ludzie, którzy mają turkusową organizację i chcą zweryfikować, na jakim są etapie, mamy do tego narzędzie, także mamy narzędzie, to jest formularz Q26, badanie 26 punktów, które możecie wejść, możecie zbadać swoją kulturę organizacyjną, my Wam możemy i chętnie Wam damy darmową, godzinną poradę, albo przyjedziemy do Was, konsultujemy się z Wami. Także q26.pl, wejdźcie i sobie przebadajcie, także do tego Was zapraszam. Aneta pisze, że interesuje właśnie mnie cel ewolucyjny organizacji, jak go poszukiwać i wspierać? Super, bardzo dobre pytanie. My mamy standardową naszą kulturę organizacyjną i strukturę organizacyjną opartą na układzie solarnym. Układ solarny polega na tym, że, ja zaraz go tutaj pokażę Wam, ponieważ to też jest między innymi jeden z moich pierwszych rysunków, który powstał. Popatrzcie na naszą strukturę organizacyjną. Tutaj na środku jest napisany klient. Czyli tak naprawdę my wiemy i cały tutaj zespół wie, że naszym szefem najbliższym to nie jestem ja, ani jest Artur, który jest również partnerem i współwłaścicielem EcoPoucha, tylko jest każdy z naszych klientów. Patryk wie, że jak jego klient nie będzie zadowolony z jego usług, który tutaj siedzi, to tak naprawdę nie będzie miał sukcesu w swoim zawodzie. Także my wiemy, że my mamy poprzez strukturę i kulturę organizacyjną, którą stworzymy, mamy klienta w samym centrum. I to jest dla nas kierunkowskaz, czyli my słuchamy naszych klientów. Także to jest właśnie odpowiedź tutaj dla Ciebie, Aneto, to jest dla nas kierunkowskaz. To jest nasz ewolucyjny cel. To nasi klienci będą nam mówili, co my będziemy robili za 10 lat. Analiza cały czas rynku, że w momencie, gdy to jest jeden klient, my patrzymy na 10, na 100, robimy sobie analizę strategiczną naszego biznesu, gdzie my jesteśmy, co robią konkurenci, jakie są potrzeby naszych klientów, to my dopasowywujemy się w taki sposób. Nawet mamy taką sytuację, że dzwoni do mnie wczoraj klient i wtedy to też on częściowo definiuje, że gdzie możemy być za rok, tak? Ponieważ właśnie pytania, jakie otrzymujemy z zagranicy, to, że Christian jest u nas Amerykaninem i mówi po amerykańsku, może nawet lepiej niż po polsku, pewnie tak jest, a dodatkowo mówi po niemiecku, po węgiersku, to nam daje właśnie nasze zasoby, analiza SWOT nam daje to, że możemy się skalować na kolejne oddziały. Także słuchanie naszych klientów, którzy już ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Singapuru się kontaktują z nami, chcą z nami zakładać oddziały w innych miejscach, to nam daje to, że słuchanie ich cały czas powoduje to, że w pewnym momencie zarówno klienci, jak i popatrzcie na to, że my w tym modelu dla nas, my jesteśmy ze sobą nawzajem. To nie dotyczy tylko klientów pomiędzy ja i klient na zewnątrz, poza organizacją, tylko my również dla siebie nawzajem jesteśmy klienci. Artur jest dla mnie klientem, ja jestem dla niego klientem. Dla mnie Christian jest klientem i Patryk jest klientem i przez to my traktujemy siebie nawzajem jako klientów. W momencie, gdy ludzie zaczynali, chcieli do mnie dołączać do zespołu, a ja nie miałem zasobów takich, w których ja jestem w stanie ich dobrze wdrażać i każdego dobrze szkolić, to dla mnie klientem byli ludzie, którzy chcieli do mnie dołączyć do zespołu, a ja nie miałem czasu ich wdrażać i tak powstała nasza noga, która dobrze bardzo również działa. Chcecie dołączyć właśnie do nas, jak i chcecie poznać, jaki był nasz główny krok, który spowodował, że powstała druga ważna noga dla naszego biznesu, czyli EcoCoach Community,
pierwsza w Polsce szkoła coachingu biznesowego i executive coachingu, to właśnie tak powstała, że myśmy słuchali naszych klientów i to jest nasz ewolucyjny cel, bo my się cały czas dopasowujemy do rynku, do klientów, słuchamy bardzo dobrze naszych klientów i taki jest nasz ewolucyjny cel. Także to jest, mam nadzieję, że to pytanie, które dobrze odpowiedzieliśmy. Pytanie, czy mamy jeszcze jakieś? Na chwilę obecną nie ma, ale oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami, prawda? Także jesteśmy też pod telefonami, mailami, także oczywiście jesteśmy tutaj do Waszej dyspozycji. Natomiast za miesiąc mamy już konkretną, wiadomą temat, mianowicie będziemy rozmawiali na temat systemu płac, jakie są w turkusowych organizacjach. To jest rewelacyjny temat, ponieważ tutaj często mówimy o otwartości, o transparencji w płacach, transparencji w finansach, także będziemy mówili na ten temat. Także zapraszamy Was już teraz. Ci, którzy mają bzika na punkcie turkusu, bo są tacy, jak i dla tych, którzy to jest może dopiero pierwszy raz, jak się z tym spotykają. Także dziękujemy. Ja dziękuję Tobie, Arturze, za to, że byłeś tutaj ze mną, że dbałeś o to, o ten cały proces, który tutaj powstał i że to robisz razem ze mną, jak i też za prowadzenie tutaj i za uczestnictwo. Ja też dziękuję za właśnie wyłożenie, właśnie też i swoje podzielenie się swoimi doświadczeniami, bo rzeczywiście doświadczenia masz tutaj bogate ze współpracy, z pracy właśnie z tymi firmami. Także super, dzięki bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam przede wszystkim, bo to super, tylko dzięki Wam ten webinar ma sens funkcjonowania, jeśli rzeczywiście Wy się tutaj pojawiacie, jeśli możecie przekazać na przykład link do tego kolejnego webinaru, jak do Was zaprosimy dla kolejnych ludzi, żeby ta dobra wiedza o tym, że możemy zaturkusowić cały świat i stworzyć rzeczywiście lepsze organizacje, które rozwiążą takie problemy jak głód, jak ubóstwo, jak nierówność pomiędzy właśnie bogatymi, jak i biednymi. Także to jest takie rozwiązanie. Także dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie się, dobrego dnia Wam życzę i pamiętajcie, doceniajcie sami siebie, bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, że jesteś Piotrze taki jaki jesteś, Tomku taki jaki jesteś, Januszu jaki jesteś, doceniaj sam siebie, także tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu.